Hej, Sławomir Koper, historyk, autor książek historycznych, specjalista od spraw, których nie znajdziecie w podręcznikach. Nie bez powodu dzisiaj jesteśmy na terenie Uniwersytetu Warszawskiego, a za moimi plecami jest Instytut Historyczny, gdzie przez 9 lat pobierałem bardzo intensywną edukację. Ale to, o czym opowiem, tego w podręcznikach nie znajdziecie. W XVII stuleciu Rzeczpospolita nie narzekała na brak dobrych wodzów. Wystarczy przypomnieć tylko kilka nazwisk. Żukiewski, Jan Karol Chodkiewicz, Stanisław Koniec Polski, Jan Sobieski. Niestety, przez newralgiczne lata, najcięższe dla Rzeczpospolitej, od 1646 roku, przez ponad 20 lat zabrakło dobrego wodza. Szkoda, bo te lata zadecydowały o upadku kraju. Wielki hetman koronny Stanisław Koniec Polski był być może najlepszym wodzem Polski wszechczasów. Pokonał nawet dwukrotnie króla Szwecji Gustawa Adolfa, uznawanego za genialnego taktyka. Koniec Polski tłumił też powstania kozackie, a także z zadziwiającą regularnością rozbijał siły tatarskie. Gdyby żył, zapewne nie doszłoby do powstania chmielnickiego, a nawet gdyby doszło, to Tatarzy by go nie poparli i szybko by się zakończyło. W 1645 roku hetman Koniec Polski owdowiał i już 7 miesięcy później stanął ponownie na ślubnym kobiercu. Miał wówczas lat 55, a jego wybranką była młodsza ponad 30 lat, piękna Zofia Opalińska. Hetman był bardzo dumny ze swojej nowej żony. W listach do przyjaciół wynosił pod niebiosa jej wdzięki, urodę i charakter. Niestety, chciał zbyt mocno wykazać się w małżeńskiej łożnicy. Zapewne chciał pokazać swojej młodej żonie, że nie jest tylko nieustraszonym wojownikiem na polu bitwy, ale także potęga i moc są przy nim w łóżku. Niestety, stało się nieszczęście. Hetman zażądał od swojego przybocznego lekarza, by przepisał mu środki wzmacniające potencję. Niestety, zeżarł je na raz. I stało się nieszczęście. Koniec Polski zmarł, a Rzeczpospolita straciła swojego najlepszego wodza. 3 lata później zaczęło się pasmo nieszczęść dla Rzeczpospolitej. Wybuchło tragiczne powstanie chmielnickiego, które poparli Tatarzy. Kozacy i Tatarzy spustoszyli Ukrainę, Wielkie Księstwo Litewskie spustoszyli Moskalę. A potem przyszło największe nieszczęście – szwedzki potop. Następcy Koniec Polskiego byli ludźmi zupełnie innej miary. Weźmy taką bitwę pod Korsuniem, w której Polacy przegrali z Tatarami i Kozakami. Wielki hetman koronny Mikołaj Potocki nadużywał alkoholu i kompletnie pijany nie bardzo wiedział, co się dzieje na polu bitwy. A jego zastępca Marcin Kalinowski miał poważną wadę wzroku i wydawał absurdalne rozkazy. Nic dziwnego, że bitwa została przegrana, a obaj hetmani znaleźli się w niewoli. Niestety, Jan Sobieski urodził się zbyt późno i zbyt późno objął funkcję hetmana w chwili, gdy Rzeczpospolita już nie miała siły i nigdy nie wróciła do swojej poprzedniej potęgi. I jak tu zaprzeczyć, że losy ludzkie wpływają na losy narodu? O losach Rzeczpospolitej zadecydowała męska próżność i staropolska wiagra. Niestety. Pomnik wiecznego studenta pod Biblioteką Uniwersytetu Warszawskiego. Też kiedyś takim byłem i może dlatego znam takie historie jak ta, którą dzisiaj opowiedziałem. A w następnym odcinku opowiem o pewnym głośnym rozwodzie staropolskim, który zakończył się szwedzkim potopem. Małżonkowie jako argument używali armat. Dziwnego, że to był głośny rozwód. Jeżeli Wam się podobało, to lajkujcie i subskrybujcie. Do następnego odcinka. Hej!